wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ja MC, a to przez wami Serious Sub 4, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ja MC, a to przed wami to, na co czekali wszyscy. Serious Sub 3. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ja MC, a to przed wami Serious Sub pierwsze starcie. Witam wszystkim z tej strony. Ja MC, a to przed wami Serious Sub drugie starcie. Po pierwszym starciu, panie i panowie, odcięliśmy statkiem. Cześć wam wszystkim z tej strony, ja MC, i oto przed wami, nie wierzę, że to mówię, Serious Sub Siberian Mayhem. Panie i panowie, jest to gra tajnowa między 14 a 15 poziomem Serious Sub 4. Cześć wam wszystkim z tej strony, ja MC, i oto przed wami jest to, panie i panowie, Red Day. Cześć wam wszystkim z tej strony, ja MC, i oto przed wami Serious Sub 2. O mój Boże. O mój Boże. Powiem wam szczerze. Nie sądziłem, że ten dzień nadejdzie. Nie wiem czemu. Nie myślałem w ogóle, że ten dzień nadejdzie, ale jednak nadszedł. To jest ostatni odcinek Serious Suba, jaki będzie na kanale. Do wyjścia następnej gry oczywiście. Mówiłem o... Czemu to brzmiało jak Akzat trzeci z pierwszego starcia? Słyszeliście to? Wiem, że mówiłem o Next Encounter, ale raczej tego nie będzie, ponieważ po pierwsze, w ogóle nie jestem zainteresowany Next Encounter. O Jezus, ponieważ nie jest to główny lore, Serious Sub, że tak powiem, tylko spin-off. No a po drugie, tak jak mówię, ciężko to zemulować, nie wiem, czy w ogóle mi się uda. Zobaczymy w przyszłości. A na razie musimy się dostać do instytucji Mentala. O mój Boże. Ja naprawdę nie sądziłem, że kiedykolwiek nagram ostatni odcinek Serious Suba. Myślałem, a wiecie co, dużo jest gier Serious Suba i to będzie się ciągło i ciągło. Nie mam co się martwić, ale ten dzień nadszedł. Ten dzień nadszedł, kiedy pokonamy swojego ostatniego bossa, przynajmniej jak na razie w tej niesamowicie super świetnej serii gier. I oczywiście muzyka jest zawsze, każdy ostatni poziom Serious Suba, każda gra ma swoją po prostu najlepszą muzykę na ziemi. O Boże. Naprawdę, osoby, które są na tym kanale od Serious Suba 4, bo to była pierwsza seria na Serious Subowa na kanale, dziękuję. Po prostu dziękuję. Mam nadzieję, że te filmy, ta seria sprawia wam chociaż trochę radości. Chociaż trochę. Ponieważ mi sprawiło to niesamowicie dużo radości. I tak, wbrew pozorom, to nie zajmie tak szybko, jakby nam się wydawało. Ta walka trochę trwa. Znaczy, na razie musimy tam się dostać. To jeszcze nie jest walka z instytucją Mentala. Musimy tam się jeszcze dostać. Jesteście strasznie mobilni jak na was, naprawdę. Może tylko, że jest tyle miejsc tutaj, nie wiem. Na razie już mam takiej amunicji, wiecie. Takiej broni, takiej, wiecie, mniej mocnych, słabszych. O, im biegł ten! O, jest Serious Damage z tyłu. Bo tak jest Serious Damage, to panie i panowie, ja nie widzę innego rozwiązania niż Serious Core i Serious Damage. O, baby, yes! Wiecie co? A co nam szkodzi podwójnie strzelać? Nic tam nie szkodzi. O, to wiecie co? Spróbujmy ten poziom przejść po staremu. Czyli w pierwszej osobie. Nie wiem, czy mi się uda. Nie obiecuję nic. Gościu w ogóle jak odleciał, widzicie to? Matko, jak daleko. O, rany. Założyłem na koszulkę specjalną, jak widzicie. Kto mi powie w komentarzu, dlaczego ta koszulka jest specjalna, no to nie dostaję nic, ale będę szczęśliwy, że ktoś to ogarnął. Tak to ujmę. I tutaj jest naprawdę, naprawdę dużo. Gram oczywiście normalny cały czas, nic się nie zmieniło. Żyćko nie mam. Pomocy, żyćko. Helpo. I need help. I actually need help. I to badly. Tak powtarzam po 30 razy, no ale trudno. Dobra, wiecie co? Ja sobie nie używać tej amunicji, ale się aktualnie nie da.
Jeszcze mamy Laser Gun, a jeszcze mamy dużo tutaj zabawek różnych. There we go. Jestem bombel. Zaraz tutaj zmiotę. O właśnie. Powierzchni ziemi, chodź. Dobra, okej. Bardzo bym chciał zdrowie F6. Bardzo bym chciał zdrowie, nie powiem. To jest coś, co bym bardzo chciał. Coś, co potrzebuję. O, no, dzięki za piątkę. Tą 25, przepraszam. Nie wiem. Czemu to brzmi jak Akza trzeci? To nie będzie Akza na trzeciego, oczywiście. Ale to brzmi jak Akza trzeci. O. Okej, wybaczam. Oj, wybaczam. Naprawdę. Ja wiem, że się wzruszę. Ja tego się skończy. Ja po prostu wiem. Tyle lat. Tyle filmów. Tyle serii. Tyle kontentu. O rany. Okej, co tutaj się teraz dzieje? Zamykają mnie. Eno, halo. Don't want to. Hello. Shit, okej. Tego się nie spodziewałem. Może trochę spodziewałem. To mogę się cofnąć, to jest bardzo miłe. Że aż tak zamknięty nie jestem. A widzę, mental się broni. Oj, mental się broni. Ciekawe, czy przyjdzie faktycznie dzień, w którym pokonamy mentala, nie? Jestem mega ciekaw. No, trochę ich jest. Serious damage. Let's go. I powstaję mu z jednym miniganem. O, rany. I love this game. I love Serious Sam. I love it. No i też mnie pytaliście, który Serious Sam jest moim ulubionym i oficjalnie mogę stwierdzić, po ograniu wszystkich gier na kanale, że jest to Serious Sam 3. Ponieważ on ma taki swój specyficzny klimat, że faktycznie wiecie, zostajemy na ziemi sami pod koniec, że ludzkość umiera, ludzkość przegrywa. Jedyną naszą ucieczką to jest cofnąć się w czasie i zatrzymać mentala, zanim w ogóle wszystko, co na ziemi ma się wydarzyć, się wydarzy. To jest mega zajebisty koncept, mega fajny, który faktycznie działa dla Serious Sama. I że faktycznie Serious Sam się tym przejmuje, wiecie, o co chodzi. A nie, że mam wywalone na wszystko, o, bo jestem Serious Sam, jestem kozakiem i w ogóle mam wywalone we wszystko. Nie, właśnie nie. I to jest kozackie. Ach, Jezus, okej. Nie jest najlepsze broń na cleary, ponieważ... No ma co jak to je lotu, nie? Ale dajemy sobie radę. Jest tak, Serious Sam 3 oficjalnie mogę stwierdzić, że jest moim zdecydowanie ulubionym Serious Samem. Ja też w tym filmie nie zamierzam, wiecie, jakoś mówić dużo, czy być tak samo energetyczny, jak zawsze jestem. Po prostu chcę, żeby gra też trochę powiedziała za siebie, wiecie, o co chodzi, zamykają mnie. Żeby przedstawiła się w swojej najlepszej formie, jak to idę. Pomimo wszystko, Serious Sam to jest naprawdę kawał dobrej serii gier. I tak naprawdę każda gra po części jest inna. No może być może pierwszym starciem i drugim starciem, ale... Ale tak naprawdę wybierając grę, każdy zna coś dla siebie. Serious Sam 4 jest inny, bo ma dużo gadżetów. Serious Sam 2 jest inny, bo jest taki, wiecie, kreskówkowy, kolorowy, można powiedzieć. Taki bardziej... Będzie parodia, o, w ten sposób. Serious Sam 3 jest najpoważniejszą częścią z całej serii. Gdzie... Właśnie pierwsze stacie, drugie stacie to jest tak pomiędzy, bym powiedział. To jest po części poważne, po części nie, bo wtedy jeszcze jak graliśmy w te gry, nie znaliśmy właśnie historii z czwórki, z trójki itp. itd. Więc wiecie, o co mi chodzi, że tutaj każdy coś dla siebie znajdzie. I to jest moim zdaniem mega fajne, jeśli chodzi o Serious Sama. Mega, mega, mega fajne. Tak jak z albumami Eminema. Każdy coś dla siebie znajdzie, nie? Każdy album jest inny.
i każdy coś dla siebie znajdzie i to jest zajebiste. Czyli takie jest moje odczucie, nie? Na początku to był test, bo teraz mam zdrowia, mam wszystkiego, nie brakuje mi nic. A na początku lewo co przeżyłem, więc... I to jest, czy to był jakiś test, czy jestem godzin w ogóle tutaj wejść do środka? I don't know. Might be. Ja to chyba słyszę. No, sejgry za pająkami, za arachnoidami, za drobactwem ogólnie w grach seriesomowych, za pająkami w czwórce. Oj, nie będę smutny. No, za pająkami w trójce, które były faktycznie wyglądały jak pająki, były paskudnie przerażające, bo były organiczne, a nie mechaniczne, jak tutaj w dwójce. Tych w dwójce się mniej boi niż tych w trójce, to zdecydowanie. I tak, nawet po tylu grach dalej nie wyleczyłem się za arachnofobii do pająków w seriesamie. Oh well! I chyba to w ogóle do awencji do robactwa. I guess. O, przed nim spawna, ja muszę chwilę poczekać teraz. Aż wszystkich tutaj wybiję. Chyba już. PF6 i lecimy. Cały czas pecaki, bardzo miłe to jest z ich strony. Dobra. To się teraz... Ja daję się... Daję mam wrażenie, że tam jest Akzan trzeci, nie? Powiedzcie tak samo. O my God. A może to jest jakoś połączone? Nie, nie miałoby... Chociaż... Miałoby... Nie, nie miałoby to sensu. Bo z Akzanem walczyliśmy trochę dawno, chociaż nie, do tej pory by żył. Jakbyśmy... Nie, tu jesteśmy... Tutaj jesteśmy... Ej, nie, no tu jesteśmy po drugim starciu, tak? Czyli Akzan trzeci nie żyje już, okej. Bo to jest najwcześniejsza gra, jeśli chodzi o sequel, jaką mamy. Basically. To jest... Ta gra to jest tu, gdzie historia się skończyła aktualnie. Więc no, nie ma nic dalej. Jak na razie. Serious Sam 4, Serious Sam 3, Sabia Mayhem, właśnie jeszcze graliśmy. Zapomniałem, może zapomniałem o Sabia Mayhem, przepraszam. To wszystko było oczywiście prequele. A sequela nie mieliśmy od 19 lat. Ta gra w tym roku ma 19 lat, sobie właśnie zdając sprawę, bo Serious Sam 2 jest z 2005 roku. Tak mi się wydaje. Więc naprawdę... Wow! Właśnie zdając sobie sprawę, że Serious Sam 2 ma 19 lat. Oh fuck! Nie wiem, czy mówiłem to już wcześniej, ale... Zapomniałem o tym, ale... Gadają! Serious Sam 2 ma 19 lat. Gadają! Oś tu cwaniaczku, widziałem gdzie z daleka. Boże, tysiące klirów zabitych, tysiące kamiekaze zabitych. Krzyki, wrzaski. Oj, będzie mi cię brakować, Serious Sam. Oj, będzie mi cię brakować. Oczywiście, jeśli chodzi o granie na kanale, będę sobie grał zapewne w czasie prywatnym jeszcze. Może jakiegoś live'a kiedyś odpalimy w ramach nostalgii, ale... Naprawdę aktualnie... Kanał pooddycha, jeśli chodzi o Serious Sama. Naprawdę pooddycha. Mam tylko nadzieję, że wszystkie osoby, które oglądały Serious Sama na tym kanale, będą oglądać inne serie. Tego się zawsze bałem, ponieważ mój kanał... Może nie wybuchł jakoś niesamowicie, ale... Od Serious Sama się zaczęło właśnie wszystko na tym kanale, cośmy przeżyli razem. Wszystkie live'y, 12-godzinne, 24-godzinne, giveaway'e, wszystko. Więc... Nie mieć Serious Sama na kanale, jako aktywnej serii, czy ogólnie filmów z niego, będzie... mega dziwne. Nie będę mógł się przyzwyczaić chyba. Nie wiem, jak sobie poradzę z tym, szczerze. Naprawdę nie wiem. A będzie trochę... Trochę skomplikowało. O, nie! Nie widziałem tego byka. Bo się schował w tym, w murze krwi. Także... Jeszcze raz naprawdę dziękuję wszystkim, którzy... byli na tyle mili, żeby oglądać tego Serious Sama na tym kanale. Dziękuję, po prostu z całego serca dziękuję. Głównie od... Dziękuję za to, że mogłem się z wami tą grą podzielić, tymi grami, tą serią, tą historią. I może nawet ktoś stał się fanem Serious Sama i sam gra w gry
atrakcyjne samowe dzięki mnie. A to chyba by było najlepsze, co mogłoby się wydarzyć. Jeżeli udałoby się stworzyć fana Sirius Sama moimi seriami, to o nic lepszego nie mógłbym prosić, naprawdę. Nawet jeżeli nie graliście sami w gry, ale oglądaliście wszystko i byliście z tego powodu happy, to mówię, dziękuję. Mam nadzieję, że naprawdę sprawiłem, że był uśmiech na waszych twarzach, jak się dałem z Siriusem, jak zdobyłem minigana na przykład. O, dobre czasy. Good times. Good times. Kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasu. Jak to się mówi? Ale, oj, nie widziałem cię, kolego. Chodź. I pyk. Pięknie. A czy cię zabiję tym jeszcze? Może? Jakby go trafiał, oczywiście. O, udało się. Nice, udało się. Słuchajcie, chyba już 20 minut. Jezus, ten poziom jest długi. Coś jak za nas słyszę. Mega dziwnie. A czemu ja tu miałem przyjść w ogóle, bo... Ty otworzy? Halo? Można iść tam, nie, mam iść do instytucji, ale nie cofać się. Mam prawo, co teraz otwarte? Pojawiły rzeczy. To co mi się wydawało, że mi się wiedzieć? To są kurę, się pojawiło tyle rzeczy, ja się cofałem, jak idiota. No dobra. No najpierw zanim to wezmę i strygeruję cokolwiek, to wezmę rzeczy tutaj. Ha, ciekawe, że to się jeszcze gdzieś pojawiło. W takim razie. Interesting. Interesting. There we go. Teraz się otwiera. Teraz się zamknęło. Okej, teraz się otwiera. Okej. No. Idziemy do ciebie, panie mental. A. No to here we go. Yes, I see you, I hear you. Mental Serio wysyła dosłownie wszystko, co może, żeby nas zatrzymać. Ciekawe, nie, tu nie będzie każdego przeciwnika, ale będzie dużo. O, rany, okej. Okej. O Jezu. Zostałem pytanie, pamiętam, kto jest moim ulubionym tym przeciwnikiem w Siriusamie. I... Szczerze, na to pytanie jest tak ciężko odpowiedzieć teraz, szczególnie, że jest tylu... Że tyle gier właśnie żeśmy zrobili, tylu przeciwników jest w tym Siriusie faktycznie, że... Na to aż ciężko odpowiedzieć po prostu. No chyba będę musiał powiedzieć kamikadze, nie? Bo jest taki koniczny, że go aż trzeba lubić, prawda? No, tak mi się wydaje, że to jest dobra odpowiedź. Na to. Słyszę was, słyszę. A najmniej lubię tylko te klauny. I hate them. Nie no, jeszcze w Siriusie czwórce i zabijam mechem by iść z taką niebieską tarczą. O Boże. Kiadygi. Nienawidzę. Ty jest to. A z całego serca nienawidzę chyba. Nie wiem, tylu jest przeciwników różnych. Ciężko wybrać. Dodatkowe 12 żyć mam! Chod! O, idą. Ty smutny klaun, bo wybuchłem i piastuję dla mentala. A wiecie, nawet nie mam ochoty mówić, tylko po prostu mam ochotę się tą grą nacieszyć. Jeszcze, póki mogę. To jest takie dziwne uczucie, bo wiem, że oczywiście będę mógł w tą grę grać. Wiem, że ja ją darę mam na Steamie i tak dalej, i tak dalej. Ale ona się kończy na kanale. I trzeba iść dalej. Jeśli chodzi o seję, jeśli chodzi o gry, trzeba iść dalej. That sucks. That fucking sucks. Nie no. Końcówka, akurat mi amunicji brakło. Ciekawie.
Oż, kurwa, okej. Okej. Biegaj, Mati, biegaj, bo to się bardzo źle skończy. Biegaj. Nie zatrzymuj się, bo jak się zatrzymasz, to jest po tobie. Nie. Dobra, niech sobie postrzelają, okej, dobra. Mi brakło rakiet. Cieszę się, wiem, że mogę się wystrzelać, bo tego nie będziemy atakować naszą bronią. Więc wiem, że mogę sobie pozwolić na małe co nieco. Okej, widzę tutaj amunicję, zbroję i wszystko. Zbliżamy się coraz bliżej do instytucji. O mój Boże. Sears bomby miałem, nie użyłem jej ani razu. To chyba for all time's sake. Użyjemy tej Sears bomby. No to tego się nie spodziewałem, ale... Może się spodziewałem! Belac? Pięknie. O, lecą kolejni. No to użyjemy je jeszcze raz. A co się będziemy ograniczać? Dobra, tylko muszę iść tutaj. Mnie te byki nie zdążyły dotknąć. Belac? Jeszcze jedna fala? Tak, tylko że gorzej teraz. Tu mogę użyć bomby! Tu mogę użyć bomby! O w mordę, ile ich jest! I te klauny pieprze, bo klaunami się nie przejmuje. Tylko tam mały pikus jest, ale... Nimi się zacząłem trochę przejmować, nie powiem. O mój Boże. I jeszcze też tak rozgadując się dalej o tym Siriusami i w ogóle... widać po seriach, widać po tym, jaki na kamerce byłem i w ogóle, jak pozmieniałem się jako twórca, jak pozmieniałem się jako człowiek też naprawdę. To jest zresztą trochę przerażające, ale to pokazuje rozwój, wiecie? To pokazuje, że człowiek się rozwija, człowiek się uczy nowych rzeczy. I to naprawdę aktualnie jestem tak szczęśliwy z tego, jak ja te filmy robię. Z jakości mojej jakości mikrofonu, z mojej jakości kamerki. Ze wszystkiego jestem naprawdę niesamowicie turbo szczęśliwy. Mogło być lepiej, oczywiście, że może być lepiej. Ale z tego, co aktualnie mam w moim arsenale do mojej dyspozycji, powiem wam, że naprawdę daję radę, radzę sobie. Spełniam moje hobby. I jestem zajebiście szczęśliwy z tego powodu. Dajcie sobie już spokój. Naprawdę, tak wiecie. Tak na odmianę, żebyście dali spokój, o. Nie pomyśleliście, o kurwa. Nie pomyśleliście o tym, na przykład, żeby dać mi spokój? Chyba nie. Chyba nie chcecie mi dać spokoju, I guess. Stalet? That's... It? Oho. Ło! Pająki, no tak, to... Jak mogę ich zapomnieć? Nie, to... A tak brzmiał... Ten? To brzmi bardzo podobnie do pająków, które idą, ale okej. Okay. Po prostu to się kręci, to co się nakręca. To się kręci na plecach, nie? To się nazywa dokładnie ten metal, co się nakręca nim. Jego, kurwa. Never mind. Wow. Z tyłu było? Nie. Myślałem. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Zbliżamy się do końca. Mamy 27 minut na liczniku. Znaczy nie wiem, ile u was jest dokładnie, u mnie jest 27 minut nagrania już. Trochę to będzie. No i też rozumiem, że zostawiłem tylko na ostatni odcinek całą tą walkę, ponieważ to ma sens. To jest taka długa i ciężka. Ta przeprawa cała. Znaczy jest ciężka, nie wiem. Ale jest po prostu czasochłodna i nie każdy na przykład byłby w stanie to wytrzymać, nie? Że na przykład by sobie pograł chwilkę, zapisał, wrócił. Pograł chwilkę, zapisał, wrócił. Coś tego typu. Jeśli nie ruszałem ten... O, ten się ruszył. Może nie zdążył nic wystrzelić. To w ogóle zauważyłem teraz, że to się tutaj przesuwa. Do mnie.
Nie zauważyłem tego wcześniej, bo... Bo to ja jestem, nie zauważyłem. Leci klaun! Okej, lecą klauny. Okej, one coraz bliżej lecą. Dobra, widzę, że gra chce mnie po prostu wypłoszyć tutaj. Spoko. To mnie wypłoszyli. To się jeszcze będzie zmniejsza. A już może już ty, może już strzelę klauna. Ah, shit. No nie! Ja w ogóle mam bardzo mało życia, jak tak skaczą. No. A, ustrzeliłem klauna, let's go. Dobra, szybko, będzie, będzie, będzie. Okej. Okay. Nice. A nie, trafiłem go, za daleko był już. To bardzo śmieszne. Wow. Okej. To był jumpscare. Tak trochę. Tam coś słyszę znajomego, tylko nie pamiętam co to był za dźwięk. Nie, jakby ktoś mi mógł lojowo wytłumaczyć, czemu tutaj słychać ryk Axana czy tego, co ciego. Bo nie mam pojęcia, okej, zapisywanie, to, to sobie zapiszę. Alright. Dlaczego cały czas zmieniam to? Mówiłem, że cały poziom będzie na tym. Okej. Okay. Panie mental. Let me in. Let's end this bullshit. Let me in. Yeah. Po prostu by nie otwierać tego też tak szczerze. To miało sens. Po prostu zabarykadować ich, do widzenia. Ale o tym nie pomyślał. Ooo, fuck. What's happening? Dwie Serious bomby dostałem? Okej, okay, shit's gonna go down. Shit's gonna go down. I think, oh damn. Dostałem Serious bomby, to może być niezłe oblężenie właśnie. Goddammit, do lokalizacji. Okej, okay, każdy rodzaj wieżyczki, okej. Okay. O, bo tu też są? O nie. O nie. Tu się na tamtej pojawią, okej. Okay. Gdzie jest ten pancerz? Ja mam full, okej. Okay. Tak, żeby urozmaicić jeszcze klauny, dlaczego nie? Nie, nie strzelisz go, nie, nie, nie ma opcji. Tak się pewnie pojawicie na wszystkich, na raz. Miał najwięcej sensu, no ale... Okej. Okay. Chodź, dostałem Serious bomby, ale... No to jest za łatwo mi mental tutaj robi, nie powiem. Bo to mental wysyła to wszystko, nie? Znaczy nie mówię, że wysyła przedmioty typu właśnie Serious bomby i tak dalej. Właśnie, skąd one się biorą? Bo... Arryman powiedział w Serious Sabie 4, że... Co się stanie, jak nie będzie już amunicji na świecie? Co się stanie, jak... Nie będziesz już miał czym strzelać sam, nie? Co wtedy zrobisz? I... No, jak widzicie teraz, cały czas strzelamy i ci nie zmieniło, nie? Więc... To jest moje pytanie, skąd sam bierze cały czas amunicja? A najbardziej coś typu Serious bomby, nie? Bo Serious bomby są typowo zrobione pod niego. Niby w Netflixie pisze, że... to jest zrobione, żeby wszyscy mogli z tego korzystać. No a jestem Serious sam, no nie mówię Serious sam. No ja mówię sam Serious Stone, to się nazywa Serious Bomba, no to nie wiecie. To byłoby aż dziwne, żeby to był przypadek, nie? Dlatego dodaję dużo pytań, na które zawsze nie znałem odpowiedzi. Rzucam je w eter i może ktoś mi odpowie. A może ma jakąś po prostu swoją teorię? Bardzo chętnie ich wszystkich wysłucham. What now? Panowie strażnicy. Poradzimy sobie i z wami. A się ten dźwięk tych laser gunów, ten
Baguje, ale no way. Śmiesznie. Wieżki pojawiają się dalej, widzę. To jest naprawdę kawał bardzo, bardzo dobrej walki. I absolutely love this. A nie mam amunicji już do niczego, a jestem w dupie. Oh shit. Poczekaj, mam amunicję do rakietnicy, okej, okay, może być. Lecimy rakietnicą. Tu się w tej sekcji się wystrzelamy ze wszystkiego, a mieliśmy full. Dla tego granatnik nie został, bo będzie naprawdę trochę lipnie. To to cię rozwali? Jest, okej. Oh shit, oh man, oh brother. Naprawdę, biomechanoidy są cięższe, niż się wydaje ludziom. Naprawdę. Du-du-du-du. 17 żyć, powodzenia. Gdybyście mnie zabili. Yeah, what the fuck, okej. Nie, Gretik to jest jeden chyba. Okej. Wystrzelam cię ze wszystkiego zaraz. A, och, ja pijdziule. A, what? Za, co? Jeden granat go zabił? Może dostał obrażenia od nich, ale trochę wątpię. Niemożliwe, że granatnik jest aż tak mocny. To by nie miało sensu. Jeszcze mam kulę? Chyba mam kulę jeszcze. Bo tu wszystkie broni, które mam do strzelania. Dobra. Dawaj dubla. Dawaj dubla. O shit! A to skąd się wziąłeś, bo jest z tyłu? O shit! O shit! O shit! Okej. Okay. Jezus, okej. Okay. Wow. To było coś. Mam kulę? Mam kulę jeszcze, dobrze. Idę po ciebie, mentalu. I am coming. You can't stop me. No one could. I'm coming. I am coming for your ass, boah. Right. What now? Ta, ogólnie arena tutaj tak fajnie transformuje, to jest... Ah! Oh fuck, okej. Okay. That's not something I would like to see. Oh damn. No tak, wspomniałem, że nie było tu jeszcze pająków. O nie, o nie, o nie, god damn it. Mam tylko nadzieję, że z jednej strony będą iść. Mam tylko taką szczerą nadzieję, że będą z jednej strony iść, ale nie, będą iść z każdej. Dobra, łamię moją obietnicę, przykro mi, ale... Ale to są pająki, no wiecie jak to jest z pająkami, nie mogą ich zabraknąć. Tego parkuje pod spodem wygląda swoją drogą. Widzieliście to? Czy mi się czeka, to widziałem? O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Chryste, o ja pierdolę, o Boże. Okej. Okay. To jest obstawa, nie powiem. Pajęcza obstawa. Fuck you guys. Dobra, szybki, szybki rekonesans i walczymy dalej. Okej. Okay. No tak, jeszcze... Okej, 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 okej. Alright, alright. I see, I see. Die, you bitch! Niczego nie wyzywałem do tej pory chyba na tym poziomie. Pojawiły się pająki, koniec. All bets are off. Nie, no, pająki by był inny dźwięk niż ten, niż... Fucking hell, man! Nie, I'm gonna die! I'm gonna die, to będzie zawał. Wiecie co, nic mnie nie zabiło w Siriusie, wiecie co, nie zabije? Zawał. Próbuję go tam jeszcze... O Boże, wiecie, też nie zrobiłem. Gdzie? 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 O! Cholera jasna, okej. Okay. I can do this! I'm a big boy! I'm a big boy! I'm a big boy! I'm a big boy! I can do this! I can do this! I can fucking do this! I hear you, shut the fuck up! Jedzie za mną, opa mać! Nie, nie sobie tego. To mu daje obrażenie, to całkiem spore, większy niż minigun. Okej. Okay. Okej, okay, I see, I see, I fucking hell, man.
Why did you? You just had to. Fuck you. Fuck off, brother. O Jezus. Okej, szybki rekonesans, okej. Nic nie idzie, dobra. Idzie, słyszę. Akurat go zacząłem strzelać, wiecie co? Hamskie to było z waszej strony. To szybkie, idźcie tam jeszcze. Dammit. Kill him! As fast as you can! Kill him! Jakuje biamu, nie będę strzelał za chwilę! Kill him! Może być! Okej, dobra. I hear you, I see you. Nie mam z czego strzelać już. That's a lot of spiders! Fuck's sake, man! Okej, ty to muszę trafiać w niego faktycznie. Padniesz? Dzięki. Okej. Is that all? Fuck me! Chyba będzie tyle. I guess. Oh my god. Oh my Jesus. Okej. Nadszedł czas. Yep. Dlatego właśnie mówiłem, że nie będziemy z nim się strzelać normalną amunicją. Now the real battle begins. Lecimy. A czy nawet teraz to możecie, wiecie. Teraz to sobie możecie. Okej. Okej, dobra, tego się nie spodziewałem. Okej, dobra, to zmienia postać rzeczy, wiecie, jeszcze bybki? Okej. Fuck. Że tak zawsze myślałem. Zawsze gry Siriusa były w miarę fair, wiecie o co chodzi, że są konfiguracje przeciwników, które by nam dały tak w kość, żebyśmy się nie pozbierali. I to jest fakt. I to byłoby to nie do przejścia. Na przykład teraz, tu muszę unikać właśnie, muszę unikać ich strzałów, bo one strzelają tam, gdzie my będziemy, nie tam, gdzie my jesteśmy. I jeszcze unikać byków w międzyczasie. Okej, wow. Sure. Why not? Widzicie? Cały czas dostaję obrażenia. Bo ciężko jeszcze z tylu pająków się wybranić, to jest ciężki biznes. Każdego pochalać po toku, byki przejeżdżać. Nie, to jest nie do zrobienia tutaj. A przynajmniej dla mnie. Oh, fuck me. I'm gonna die. I am going to die. Nie, może nie umrę, ale tam jest serious damage. Tylko, że tam jest masa pająków przy okazji. Oh, fuck me! Jesus, ile ich jest! What can I do? Okej, to będzie ciężkie, wiecie? To będzie bardzo, ale to bardzo ciężkie. Dobra, spróbujmy z kulami. Nie użyłem tego jeszcze. Spróbujmy z kulami. Tu się pojawia najpierw w drogach, tak? Serious damage. Zachowam sobie na razie ten serious damage może. Za 4 kule i nie żyje, okej. Okay. Muszę je trafiać faktycznie, to nie jest taki prosty biznes. There we go, okej. Okay. Muszę faktycznie ten serious damage zbierać to raz, a dwa faktycznie, wiecie, starać się omijać to wszystko. Uważać na byki. O właśnie, które lecą już teraz. Okej. Nie byłem przygotowany. To mnie zniszczyło, to mnie pokonało, to fakt. Oj, one ukule, super. Make it count, okej. Okay. Make it count. Teraz potrzebuję tak, serious damage, który jest na środku. Muszę do niego dostać ASAP, bo umrę zaraz i to. O właśnie, to bardzo szybko. Fuck me, man. Myślę, że do niego dostanę na czas, chyba nie. Czy mi te pojazd zniszczyły? Dobra, nie, ich jest za dużo. Ich jest za dużo. Nie wiem, czy ja sobie poradzę z nimi tutaj. Naprawdę, nie mam pojęcia. Serious damage musi wejść od razu. Na to wychodzi. Gdzie on jest? I trzymać się w miejscu, w którym on się pojawia. Tutaj.
Czyli bierzemy jak coś, jak się pojawią. To teraz bierzemy i atakujemy. Mamy 1000 amunicji. Powinniśmy dać radę. A jak będziemy mieli mało zdrowia, to wsiadamy do pojazdu i działamy. Let's do this. We can do it. Te biki też są absolutnie katastrofalne. Gdy strzał na środku, to nie jest widzę najlepsza strategia, jaką mógłbym przybrać, ale wiecie co, nie mam na razie innych pomysłów. Idzie nam, nie powiem. Powiedział i dostał odbyka. Więc Sirius Damage się pojawi nowy, czy... Czy to może nie? Mam mało zdrowia. Zapiszę sobie w tym miejscu dokładnie. No może nie w tym konkretnie, ale... Ale w podobnym do tego... o Jezus, umrę, umrę. F6, F6 do pojazdu, do pojazdu, do pojazdu, do pojazdu, do pojazdu! O Jezus, okej. Może jakieś zdrowie pozbijam jadąc coś. Nie wiem, czy się w ogóle da. Ja pierdolę, ile ich jest. To jest chore. Nie dam rady, nie dam sobie rady. Nie dam sobie rady, nie zrobię tego. Ile ich kurwa tu jest? I did it. I think I did it. O mój Boże, zygzakiem. Tak musicie chodzić, tak. Przez cały czas, przez całą walkę. I dacie radę. Woo! Yep. Czasem mentala. Aha, zamyka się z tyłu. Yep. Instytut Mentala, let's fucking do this. Oh baby, let's go. Ostatni boss, którego przyjdzie nam pokonać. A przynajmniej na razie. I to trzeba tutaj jeszcze tak, bo bez tego będziemy bez broni naszego pojazdu, także lepiej, żeby on nie padł. Dobra, teraz tak nie możemy go strzelać. Każdy mi pokazuje po prostu u góry, kiedy możemy go strzelać, a kiedy nie. No ale to absolutny szczegół. Choć trochę ich tu leci, jak widzicie. Ciężko będzie to zbalansować tutaj, bo trzeba i ich zniszczyć, i strzelać w kryształ.
na instytucji. I nie zostań przejechany przez instytucję, właśnie. O my god, zapomniałem, że ona się rusza. Nie wiem, czy dostajemy nowy pojazd, czy nie, powinniśmy. No tak. To będzie ciężkie, tak samo. Niech tylko się otworzy. Chyba styknie. Muszę do przodu też cały czas jechać, no bo ona się rusza cały czas. Jeszcze nas przejedzie i będzie problem. Chyba, że na razie po prostu muszę wytrzymać, porozwalać ich wszystkich i dopiero potem będę miał jakąś taką lepszą okazję, bo nie pamiętam tej walki kompletnie. Lepszą okazję do ataku. I guess. Zobaczymy. Ja wysłałem po prostu kamikaze. No saka. O rany. Ja te... Ogólnie tego odcinka na pewno nie chciałem nagrywać przez dłuższy czas. No ale w końcu musiałem, nie? W końcu musiałem, bo trzeba tą grę skończyć, nie? A więc właśnie. Dodatkowe życie. Miło, przyda się. Przed chwilą mi trochę potraciłem. O rany. Po prostu jak Space Invaders trochę, nie? Tak powiedzmy jak Space Invaders. No, trzeba się tutaj trochę bronić, nie powiem. O, mamy naprawę naszego pojazdu, okej, okay, to ma absolutnie dużo sensu. To ma... O Jezu, o fuck, o shit, o man. Teraz zaczyna się walka. Oj, mental. No, muszę to zebrać, zanim on mnie przejedzie. Znaczy, nie mam czym się martwić, na razie to muszę po prostu tego wszystkiego unikać. Jak tylko dam radę. I strzelać go, non-topper. Tu się nie powinno nic przeciwników na ziemi pojawić, ani w powietrzu, to mi się wydaje, bo on je wysyła. Come on, mental. I to jest pierwszy w ogóle boss i chyba jedyny w całym Seriusamie, z tego co wiem. Z tego co mi się kojarzy dobrze. Który ma w nazwie mental. Jest pierwszy. Dobra, o Jezus Maria, okej. Okay. Chciałem po prostu poczekać, aż wyślę wszystkich i mi się na szczęście udało. Bo oni są lżejsi niż tamci, to na pewno. Łatwiej ich poobijać i wszystko. A tym bardziej trafić. Dobra, nie, trafić nie, ale... Ale poobijać jest łatwiej. Oj, ta muzyka, to coś niesamowitego. Let's fucking do this. A i można strzelać właśnie, no, jak oni lecą tam, także... Możemy strzelać w kryształ i strzelać ich, więc... Tutaj się rozwaliamy mentala i tak, to ja mam w ogóle ich strzelać? Znaczy o mentala, o instytucję, przepraszam. Słuchajcie, teraz kolega tu. Aaaa! Kawał naprawdę niesamowicie dobrej walki. To jest inna! Jest inna niż wszystkie, dlatego jest fajna. No już jesteś czerwony, panie mental. Już jesteś czerwony. Nie chcę nic mówić, ale chyba ci się umrze. On umrze! On umrze! On umrze! O Boże, muszę się uleczyć. Ja się muszę uleczyć. Nie! Nie! O, dostał! Come on! Yes! Jezu, okej, okay, dziękuję. Nie zauważyłem, nie kapałem się mojego zdrowia. Dobrze! Zdychaj! Jezu, może je zdechnąć. Zdechu! O, i to jest koniec. O rany boskie, okej. Okay. Okay, kule. Następne jego zespienie to jest koniec walki. A jest przy tego ile chcesz. Jest po tobie i wszyscy umierają. Tak jak mówiłem. Ja jeszcze mogę umrzeć od tego. Znaczy ja będę w stanie go załatwić już? Czy to jest końcówka, czy to jest koniec już? Chodź tu! Don't die! Come on! Zabij go! Jest! Dostał! Koniec! Dostałem osiągnięcie! Czy to już będzie koniec? Tak. A zaliczyło mi to, czy nie? Zaliczyło. Uff.
Trochę antyklimatycznie, ale... Ale zaliczyło. Wejdę mental. Yes. Gdzie ten guzik, to robisz ten niżej. Aha, bo zadzwonił do kogoś innego i... Dobra, okej, okay, znam ten trik. Tak, kody włączone, ponieważ... muszę sobie tu już przyznać. Usunął mi się przypadkowo save, który miałem i musiałem pobrać z internetu, także... Sorry. Musiałem jakoś, wiecie, odpalić ten ostatni poziom. Ale tak to widzieliście, że umierałem non-stop. We'll settle this once and for all. Yeah? What? Whatever. Tak jest teoria, że mental jest ojcem Sirusama, nie? Dało się. What the hell? Tak, to był głośnik. You kidding me, right? Oh, this can't be the end. Well, no, of course it's not. I want to fight. Yeah, me too. This is funny. It's not funny at all. Hey, they aren't serious, are they? Oh no, they're just messing with our minds, man. Hey, maybe it really is like the end. Or it's one of Croteam's bad jokes, again. Hey guys, who is this mental anyway? I don't know, nobody ever saw him. Does he even exist, huh? Oh, yeah, I wonder how big he is. Oh yeah, like, I would bet he's even bigger than my Urgzan. Yeah, he's probably bigger than Planet Sirius. Oh, we will never know. I don't wanna fight! No, it is not. Guys, listen. How many rockets would it take to kill Mental? Whoa. Well, I guess more than 100. Oh, with 100 rockets, you couldn't even kill bosses in other games. Well, this is a stupid conversation, because he ain't gonna appear. Oh, yeah, this is the greatest boss in gaming history, man. Hey, mate, do you work for Croteam? Listen, guys, I've got to go to toilet. Hope he doesn't appear while I'm gone. Like, man, he ain't gonna appear at all, okay? You understand that? Oh, I'm sure he will. Oh, like, no way, man. Look, you see, this is the E-N-D, and? Okay, I'm back. I would leave it a little while. So, did he appear? Oh, like, how does it look to you, huh? Did he appear? What do you think, huh? You know, while I was in toilet, something popped up. Maybe we've got to beat game on CS difficulty. Oh, yeah. Ah, damn, I could never do that. Oh, man, it's not fair. This sucks. I'm sorry, gentlemen. I have beaten the game on Sirius, but Mental didn't appear anyway. Oh, look, I've never seen a more stupid ending to a game. All right, well, maybe they're preparing a sequel, man. Maybe it's like not the end. 19 lat. Yeah, hey, now the real fighting begins. Oh, yeah. Woo-hoo! Way to go, man. Great. Let's kick some ass, man! Oh, no! Nastąpi! Ciekawe.
Ja pierdziule. Wow. Więc, panie i panowie, to jest oficjalnie koniec. Nie sądziłem, że w ogóle, że ten ostatnia waga tak długo zajmie, że prawie godzinę. Czy praktycznie godzinę. Ale tak, chciałem po prostu z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy oglądali Ziusama na kanale. Chciałem podziękować po prostu wszystkim, którzy przez te lata dalej chcieli gry oglądać kolejne. Dla mnie to jest mega duży zaszczyt i honor, że mogłem podzielić się moją miłością do Ziusama razem z wami. Po prostu. I mam nadzieję, że to intro, które zrobiłem, wam się podobało. No i chyba wszystko, co miałem powiedzieć, to powiedziałem w trakcie odcinka. O, Jezus, się odpaliło. Tak, to się odpaliło, dobra. Dziękuję, po prostu. Po prostu dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne serie na tym kanale, na kolejne filmy i na wszystko inne. Trzymajcie się. Pa, pa.